Hej ekipa, witam was Stanią, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Time Bane Born. Jak widzicie, nasza osada się ładnie rozrasta, tu już zasoby drewna są, zasoby jedzenia nawet też są, więc na razie jest spokojnie. Troszkę się sytuacja po ostatnim odcinku unormowała, jest zdecydowanie spokojniej, przyjemniej, ale mimo wszystko nadal nie rozumiem. Oni się tutaj naprawdę jak szaleni pojawiają. Mamy już 63 osadników. Ja rozumiem, buduję im kolejne domy, no ale buduję, bo oni tutaj chcą spać na takich na matach, a ja tego bym nie chciał. Mimo wszystko chcę tutaj jeszcze bardziej rozwijać. Tutaj jak widzicie mamy dużo ziemniaków, już mam 6 pól, ale coś czuję, że będzie tego mało, bo jak mi tutaj twórcy nawet napisali w ostatnim komentarzu, nie zaznał ten dobrej rozgrywki, który nie stracił 3/4 boberków, więc dobra informacja, dobre pocieszenie dla mnie, dobre pocieszenie dla was, bo słuchajcie, bo jakby nie było, też wasze postacie tutaj są. I na przykład taki tutaj Valveseta, to może sobie zostawię, fajny nick, ale Jabira, kurczę, no fajne same niki są. A tutaj Wiedźmina mamy, tutaj mamy, o, z Wiedźminem będzie nowa postać, z Wiedźminem będzie pasował jako runiczny, kolejna postać, więc tutaj mamy ukłon w stronę runicznego, dzięki za nick. I tutaj mamy jeszcze kolejną jakąś postać, może weźmiemy teraz coś z tego typu. Tutaj mamy Macieja, tu mamy Safe Moda, tutaj jest Gonog i to będzie nasz Wolwik. Wolwik, witam cię serdecznie, dzięki także za swój nick, dzięki za aktywność w komentarzach. Więc jak widzicie, mamy kolejnych dwóch osadników wpisanych, więc jeżeli chcecie swoje niki dla boberków, którzy jeszcze tam nie są zajęci, to jak najbardziej podajcie, a ja was tutaj dodam. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku może mi się uda zrobić to temple. Dlatego też odpalam od razu, to mają budować. Będę miał bardzo dużo kłód, tak coś czuję, mam taką nadzieję. Mam logów 346, bardzo dużo, potato mamy 35, troszkę mniej. Ale mamy berries i grillę potato. No mam nadzieję, że z ziemniakami damy radę. Ewentualnie faktycznie, jeszcze ja sobie tutaj ochronię, postaram się ochronić, bo potato field może się uda ogarnąć. Jeszcze z jedno, a może jeszcze z jedno tutaj bym ogarnął. Tylko tu trzeba drzewa wyciąć. Trzeba tą wycinkę zrobić clear cut. To proszę wyciąć, bo tutaj polecą pola. A tutaj no spokojnie, z drzewami na razie daję radę. Tutaj mamy nowe drzewka, tutaj sadzą nam nowe drzewka, więc jest spoko. Tutaj powoli będziemy przenosić się na górną część z tymi wycinaniem. Ale póki co, jak widzicie, z jedzeniem jest jednak problem. Jednak tutaj twórcy... Ukłon jeszcze raz dzięki za to, że czytacie, oglądacie i w ogóle jesteście z nami, bo naprawdę dzięki wam mam możliwość tutaj oceny tej gry tak naprawdę. Jak widzicie, w lokach mamy komplet. Tutaj mamy giry, wyłączyłem. Tutaj mamy ciekawostkę, słuchajcie, bo jeszcze sobie dobudowałem howling post, czyli boberki do noszenia. Okazuje się, że dzięki temu mam teraz pełno wszędzie załadowane. I jest tak, jak być powinno, czyli nie mam tutaj zero przebiegów, czyli nie mam, że pracują albo nie pracują. Oni teraz mają komplet, mamy 12 na 13, więc tak naprawdę w tym momencie, jak zbudowałem sobie ten budynek holding pod, czyli donoszenia, dopiero moje boberki zaczęły właściwie funkcjonować. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki temu też będę mógł budować szybciej dane budowle. I zastanawiam się, czy nie bym chciał teraz zbudować drugiej budowli, domku do budowy. Czyli Builder's Hut, ale gdzieś w tym miejscu, żebym mógł się budować na tym oto terenie. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Ja chciałem tutaj dzisiaj przecież budować most. Zwłaszcza, że tu jest mnóstwo jedzenia i trzeba to tym się zaopiekować, bo wiecie, takie niebezpieczne jest postawienie jedzenia samych sobie, wiecie, jeśli ktoś ukradnie czy coś. A my tutaj oczywiście się tym stosownie zaopiekujemy. Tylko ja znajdę to, co potrzebuję, czyli ja potrzebuję Four Bridge, czyli tutaj będzie, tędy będzie pomost. Słuchajcie, tędy budujemy pomost. I ten pomost będzie nam tutaj ładnie ścieżką wyznaczony. I w tym miejscu oczywiście, jak powiedziałem, musimy się koniecznie zapiekować tymi jagódkami. No bo biedne jagódki, nikt nie chce tutaj na nie zwracać uwagi. Ja już się tym zajmuję. Ja już zajmuję się tymi biednymi jagódkami. Ja już nie pozwolę im samodzielnie tutaj być. Ale tak, tutaj patrzę, to jest chyba wszystko, co jest na tym terenie. Nic cennego więcej nie ma. Raczej tutaj nic takiego nie ma. Piękne wodospady tutaj powinny być. Zresztą ciekawe jestem, czy są wodospady? No, jakby to troszkę można by dopracować. O nie, jest, przepraszam. Jest, zwracam honor. Jest dopracowane, są refleksy. Jeszcze trochę ewentualnie takie trochę takiej piany. Już byłbym mega szczęśliwy, żeby faktycznie jeszcze podkręcić tą grafikę w tym miejscu. Ale póki co tak, budujemy tu jedzenie będzie dostęp. Tu mamy grillet potato, mam nadzieję, że tutaj ogarnia.
No, ogarnia, choć sądzę, że ten grill chyba 7 muszę postawić, bo patrzcie, 28 na 30 i ziemniaki czekają, więc ten grill by się przydał jeszcze jeden w tym miejscu. Postawmy go to w takim razie tu i będziemy mieć na dwa grille, zawsze to będzie wydajniej nam działało. Tutaj dostawiamy, dobra, jest ogarnięte, tutaj możemy już stawiać kolejne pola, więc dużo pól. Potato feed, czyli tutaj pola ziemniaczane jak najbardziej, a tu u góry będę robił pola ze zbożem i zrobię już od razu tumen, bo skoro mam dostęp do wody, to czemu nie. Jednakże trzeba się tędy oczywiście przebić, a żeby się tędy przebić, to trzeba zrobić oczywiście czystkę, cut out down trees, czyli to, tutaj żadnych drzew nie ma będzie, trzeba się przebić, ale żeby się przebić, to trzeba zbudować to. Dla moich budowniczych ciężkie czasy nadeszły, bo ich tutaj jest zbyt mało, no ale damy radę, sądzę, że damy radę, więc nie zwlekamy, przyspieszamy z tym i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Tak sądzę, że za chwilę. Jedzenie na razie jest, więc czekamy. No i oczywiście tempul. Koniecznie muszę mieć dzisiaj tempul. Ciekawostka. Gratulacje, dotarłeś do momentu, gdzie masz populację powyżej 70, no 70. Dziękujemy ci za granie w betę. Jeżeli jesteś fajny, nie kontynuuj, nie mogę tego spełnić. Aha, czyli w momencie teraz możemy sobie przerwać grę, bo to już jest tak naprawdę nic więcej nie znajdziemy. Ale że my tak naprawdę jeszcze nie ograliśmy gry do końca, ja chcę zobaczyć wszystko, co jest na tym etapie. Więc na przykład taką tampul chcę zdobyć jak najwięcej możliwości tutaj. Więc ja wiem, ja mam świadomość, że jeszcze gry nie skończyliśmy, więc dlatego też chcę tutaj rozegrać to. Oczywiście tutaj troszkę zwolnimy teraz. No ciekawostka, że faktycznie. O, i znamy, mamy 69 i prawdopodobnie zaliczyliśmy zgona. Tylko tak, nie mamy nigdzie Born Old Age. A 55 dnia ktoś zmarł ze względu na to, że ze starości. O proszę, tego się nie spodziewałem. Ale to powiem wam fajne, że mamy dzieci, mamy faktycznie dzieci. I też nam boberki umierają ze starości. Czyli uwaga, wszyscy co zaczynali w pierwszym odcinku, was już może to nie być. Bądźcie czujni. Jak na razie widzę, Wiedźmina jest i jest runiczny też są. Natomiast co do pozostałych, no to wybaczcie. Ja już tutaj kontroli w pełni nie mogę mieć, bo obstawiam, że tutaj raczej takiej kontroli nie ma w 100% nad nimi. Choć możemy jakieś tutaj ich przeglądać, mniej więcej jakieś pozycje. Gdzie są, na co mają potrzeby, na przykład oni na głód, na wodę, spoko, na komfort też by narzekali. Live efficiency, walking speed, czyli też mam informację, co na co daje nam bonusy, też jest mega spoko, że dana tutaj, dane tutaj zasób, dane elementy nam podnoszą faktycznie dane zapotrzebowania, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc czekamy też z tymi zadaniami na 8. No 20 na 40 desek, no to już powiem wam minimalnie. Deski tutaj bardzo powoli się robią. Zastanawiam się, czy chyba jednak sobie jeszcze nie dostawię trzeciego. Wiem, mógłbym sobie tutaj darować, bo w sumie skoro i tak zaraz kończę. Ale nie, jeszcze nie kończę, słuchajcie, jeszcze nie kończę. Ja jeszcze tutaj, ja się dopiero rozkręcam do tego stopnia, że tylko znajdę sobie deski, o to jest to. Carpenter i chcę zobaczyć, co się stanie, jeżeli, bo tutaj właśnie to jest w taki sposób, chcę tak zbudować i tutaj oczywiście ścieżkę standardowo, dużo zasobów pójdzie mi na to wszystko, no ale tak, ciekawy jestem, czy mogę to zdemontować. Prawdopodobnie mogę zdemontować, tylko trzeba będzie w to miejsce, ja chciałbym to podmienić. Czy jest możliwość na przykład podmiany? To by mnie interesowało, ale widzicie, nie ma możliwości podmiany. Trzeba się pogodzić z tym, że ja muszę to zdemontować, więc proszę to zdemontować i w to miejsce mi pora zrobić podmontowanie, czyli tutaj będzie ta moc rozdzielana. Power output, demand, network power supply, demand 290 na 0 na HP, no tak, bo tutaj na razie mamy 0. Każdy z tych potrzebuje 50, 100, to będzie 150, nie ma aż takiej potrzeby. Chodzi tak tutaj, w tej części będę pewnie stawił, bo tutaj jeszcze mamy science do zbadania, przepraszam, nie science, tylko różne te ulepszenia. Karuzele na przykład chciałbym za 700, no kurczę, to by było mega fajnie. Monumenty mógłbym odblokować, no za 1000, no to jest daleko do tego jeszcze. Czy mamy tutaj jeszcze large storage? O, to ja sobie biorę. Large storage, large warehouse, jak najbardziej na tak, więc tutaj go sobie ustawię w tym miejscu. Albo ustawię sobie go, o, tu by siadło, idealnie w tym miejscu będzie siadło. Akurat przy tych naszym jedzeniu, więc proszę to zbudować, o, idealnie.
Ja wam mówiłem już kiedyś, jak ja uwielbiam symetrię. To jest taki mega przykład. Udało mi się przesunąć ten budynek, po prostu zburzyłem i zbudowałem od nowa, ale najważniejsze, mamy już ten pól, czyli mamy miejsce, gdzie mogą zdobywać swoją wiarę, swoje super przekonanie do tego, że jest coś więcej po śmierci niż tylko bobrowe życie. No, zobaczmy, w takim razie, czy ta wiara nam rośnie? Social Love, Spirituality 8 na 71, więc nawet już wiara rośnie, więc spoko, mamy to nawet ogarnięte. Mam nadzieję, że tego będzie więcej, bo tutaj mamy, no, mamy 4 punkty do Campfire, powinni być też zadowoleni. Mamy też ławeczki, które tutaj już nadadzą tego charakteru troszkę naszej osadzie. No i powoli będziemy iść w takim razie w Knowledge. Skoro mamy już wiarę, to trzeba iść teraz w rozwój nauki, bo wiecie, wiara przed nauką zawsze jakoś tam było. Póki co, okej, ten też się przebijam. Tutaj buduję już kolejną drogę, bo chcę się jak najbardziej przebić w tym kierunku. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo tutaj chcę faktycznie raz te jagódki zebrać, choć patrząc po tym, ile mam tej żywności, to nie jest tak źle ze mną. Mamy 143 ziemniaczki smażone, 47, 150 zaraz będzie nam wbijało, więc jest super, bardzo fajnie. Ogólnie magazyn sam w sobie nie udźwignie chyba tyle, bo tylko mamy do 200, więc trzeba już budować ten drugi magazyn. No czekam na ten drugi magazyn. Tutaj tak samo już kończymy budowę nad tym trzecim karpenterem, więc spoko. I popatrzcie, nawet to fajnie wygląda, bo widać faktycznie, że to się obraca tak, jak być powinno, czyli cały ten mechanizm jest zachowany. Bardzo duże propsy za to, że tak fajnie jest to pomyślane. No nie myślałem nigdy, że w tak sposób, może taki prosty sposób można zrobić taką fajne mechanizmy. Bobry jednak potrafią budować, to im trzeba przyznać. Dobra, mamy tak, pompa wody cały czas pracują. Z wodą mamy 302 jednostki, no jest sporo tego, jest tutaj noszenie jak najbardziej jest na plus. Domki czekam nadal, na deski, bo to planki, tak naprawdę o planki chodzi. Ale już mamy kolejnego, o, już mamy kolejnego pracownika i to już jest spoko, to już jest ogarnięte. Nie mamy trzech pracowników, nie ma zajęcia. Nie mogą nadal zbudować tego mostu, bo nie ma desek. Planki, najbardziej planki, no i tutaj też planki, czyli planki najbardziej nas bolą. Czyli spokojnie idziemy w tym kierunku, żeby to ogarnąć. Tutaj mamy odblokowane wszystko, tu wszystko to jest holding post, czyli do noszenia. Tutaj mamy też. No i powoli się trzeba za wheat, czyli za zboża, ale z tym powoli. Jeszcze bym chciał paper mill, a może z tym też jeszcze poczekam. Power, na przykład to bym chciał ogarnąć, czyli lepsze możliwości konstrukcji i na wysokości, czyli tych różnych silniczków naszych przekładni. I karuzele chciałbym za 700 punktów, wydałem już, nie mam tyle na żeby karuzele, ale zobaczmy, na czym polega to nasze. Widzicie, to jest na takiej zasadzie, że my możemy tu na wysokości, a to pewnie jest przekładnia taka wysokościowa. O, jakie fajne, haha, wiecie co? Wiecie co ja wam powiem, ja sobie to zastosuję. Na przykład tutaj bym zrobić miejsce, gdzie faktycznie to będzie potrzebne. Na przykład tu, o, zrobić tu papiernię. Ale mam pomysła teraz, kurczę, ja już wam mówię, już wam tłumaczę, tutaj postawię je sobie w taki sposób. Ja chcę zobaczyć po prostu, ja bym mógł to zupełnie inaczej postawić, ale ja chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie tu zaprezentowane, jak się będzie prezentowało. Build more paths, build a flag or build a hut. Discord set is too far for the builders. Aha, czyli od budowniczych ja nie mogę sobie tak daleko budować. Czy ja muszę... Aha, czyli to ma faktycznie zasięg. I to już jest poza ich zasięgiem, dobrze wiedzieć. Czyli faktycznie, czyli muszę po prostu tu ścieżki dobudować. No to nic trudnego. Spokojnie, w takim razie ja pobuduję tu ścieżkę, zbudujemy sobie tędy ścieżkę, o, w tędy. Tutaj i tutaj będzie ścieżka, proszę bardzo, to nie jest żaden problem dla mnie. Ale powiem wam, mega, bardzo mi się to podoba. I patrzcie, wszystko jest rozpalone. I tu w nocy płonie, jak fajnie. Super, i jak? 8 mamy wbitą. No i bardzo fajnie, Social Life mamy 64, Comfort mamy 53, Spirituality mamy 53 na 72. No to już super. Nutrition poziom trzeciego pewnie da nam z chleba, czyli musimy zboże ogarnąć. No nadal nie wiem, czym jest Ave. Ave, czym może być tu Ave? Jeżeli macie jakieś pomysły, czym jest tutaj Ave, to ja poproszę, no dlaczego oni śpią na tych matach? No tu dwa domy stoją puste. Ja rozumiem, 72 na 67, nie wiem, czy możemy jakoś limitować ilość tutaj naszych bobrów, które nam będą przybywać, czy nie. Jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, no bo przecież nie możemy skończyć z niewiadomą jaką ilością bobrów. Ja się cieszę, że mamy tak dużo bobrów, no ale jednak, według mnie troszkę mnie boli.
Okej, tu mamy już unlock, czyli mamy Eagle Beaver. Bardzo fajnie. I jeszcze Fancy Beaver muszę wbić na 11. 11 poziom. Spoko, loko, damy radę i to ogarniemy. Tutaj już prawie wszystko jest zrobione. Brakuje nam tylko miejsca na logi prawdopodobnie, bo tutaj nie możemy się z tym przebić. Tutaj z budową też będzie ciężko. Gdzie mamy Builder House? Budowniczego, czy on tu w ogóle sięga? Czy wy tu w ogóle sięgacie w tej budowie? A w życiu? No nie ma mowy, żebyście wy tu sięgnęli, więc wiecie co, ja tutaj muszę zbudować już teraz, w tym momencie to. Builder's Hut. Kurczę. Weź to ogarnij. Jak? Nie mam pojęcia. Bo ja chciałbym tutaj ten domek, o, w tym miejscu i byłoby spoko, ale póki co oni mi tego nie zbudują. No nic, trzeba będzie kombinować. W takim razie zróbmy tak, że to zbudujemy ścieżkę. Zbudujemy tych budowniczych w tym miejscu. I to też jakoś trzeba będzie ugryźć, bo inaczej to nie ma sensu inaczej. Nie przebijemy się tutaj. Nie ma takiej opcji. Pomimo tego, że wielkie mam ambicje, ale jak widzicie, ambicje to jest jedno, a to co my tutaj chcemy zrobić, to jest zupełnie coś innego. Ale poko, spoko, mamy kolejny domek wolny. No i powinni teraz lepiej funkcjonować. Póki co, o, i już zaczęli budować pomost. No i fajnie, bardzo mi się podoba. Budować, proszę budować ten pomost. No buduj, buduj, pięknie. Skrzyneczki, dobrze, dobrze. I mamy to. Będzie mega pomost, 2 na 2, 1 na 2. I o, już buduje, buduje, tak, pięknie. I mamy już kolejne dwa. I tu jagódki, choć zastanawiam się, czy te w ogóle jagódki będą nam potrzebne. Zobaczymy, póki co ten pomost tak czy siak trzeba zbudować. Wszystko już gotowe. Nasza osada oczywiście się pięknie rozrasta, ale nadal nie wiem, jak mogę kontrolować populację. Mamy 91 boberków, z czego już mam 6 w nich zatrudnionych. Jak ja mogę to ogarnąć? Nie wiem. To ciekawostka, miałem się spytać twórców, dlaczego na przykład takie dziry nie są robione w fabryków dzirów. No te akurat podstawowe to nie, ale na przykład te zaawansowane halszafty oczywiście już są i to na przykład wymaga przetworzenia od nas desek, co na pewno tutaj wykonam, bo chcę zobaczyć, jak to działa. Póki co, no jest to jako jest, żywność jest, tutaj mamy punktów badań 1147, więc pora chyba zrobić na pierwszy monument. Chcę zobaczyć, jak to wygląda z tym monumentem, gdzie ten monument mógłbym pisać. O, taki piękny monument i bym go postawił sobie blisko tutaj tego centrum. No skoro tutaj faktycznie to działa, mamy takie możliwości, to niech tutaj oczywiście korzystają wszyscy, którzy są tutaj w okolicy. Więc postawmy to, o, w taki sposób. Niech ten monument daje nam informację, jak tutaj jesteśmy dobrzy w tym, co budujemy. Tutaj oczywiście nam pięknie noszą. Bardzo fajne te plecaczki mają, czyli noszą wodę, noszą skrzynki. Bardzo fajnie jest to pomyślane, bardzo mi się to podoba. No i jak ten monument? 200 logów? A, spoko, mamy 330, damy radę, spokojnie. Tutaj także dostawiłem jednak w tym miejscu tutaj Builder's Hut, bo tutaj nie było, nie łapało to, co chciałem. A ten, co którego tutaj mamy, powiem wam, jest spoko, daje nam radę. Mamy w tym momencie żywnościowe Barrett Cards, Grill Potato, spoko. Ciekawostką jest tak, że te po ziemniaki tak nierówno rosną, że w pewnym momencie mi się udało zrobić ziemniaki wszystkie w jednym czasie, a przez to przez dwa dni prawie głodowali. Okej, okay, mamy Eagle Beaver, czyli tutaj dopiero teraz odblokowało, nie wiem dlaczego w sumie teraz. Może coś nie doczytam, ale dobra, mamy to. Odblokujmy w takim razie możliwość robienia żywności lepszego poziomu, czyli 30 punktów, 50 punktów za Grillsmith i jeszcze Baker za 70 punktów, więc także mogę to blokować i już w takim razie mamy to. Bardzo fajnie. Z czego tak, tutaj będą te, bo to są chyba mechaniczne, to jest mechaniczne. Bakery niekoniecznie, ale to na pewno, to potrzebuje mechanizmu. Dlatego te pola sądzę, że bym mógł sobie pobudować w tym miejscu. Ten las pójdzie do wycinki, więc robię masową wycinkę. Cut down all trees, mature trees. Na razie zróbmy taką wycinkę jak teraz, czyli tu będziemy, proszę to wszystko wyciąć. Tego tych bloków ma nie być. Ja tutaj oczywiście przeznaczę odpowiednie zasoby na to, żeby tutaj nam wykorzystali. Nie, właśnie nie wiem, gdzie mam to wykorzystać. Pewnie zrobię sobie jakiś magazyn tutaj z logami w tym miejscu, bo tego jest tak dużo, że innego miejsca na to nie ma. Zastanawiam się co do tych krzaków. Czy one, te krzaki samo, czy nie jakoś odrastają? Chyba nie. Ale nadal się zastanawiam, bo mimo wszystko tutaj jakieś te krzaki się pojawiają, więc nie wiem, czy one po prostu odrastają same z siebie? Ciężko mi stwierdzić. Póki co, okej, okay, logi schodzą, więc jest całkiem spoko. To mnie w ogóle nie boli. Nie ma do pracy, nie ma 5 ludzików. O, jakie łobuzy. Leniuchy bym wręcz powiedział, że nie mają co robić. Teraz ogarniemy. Zróbmy na przykład do howling. Więcej howlingów. Choć wheat field czekam.
żeby to zbudować, więc sądzę, że tutaj zrobimy sobie tu przejście i raz, dwa. No właśnie, tutaj się nie wbije, bo to jest trzecie, to jest, tutaj blokuje mi to drzewko, więc to tak ściąć, o, w takim miejscu. I tutaj bym zrobił 2, 4, 4 na 4 bym sobie zrobił, takie 4 poletka na 4. I zobaczymy, jak to się ugryzie. No powiem wam, klimat tego za to, natomiast to tutaj widzicie, jest mega fajny. Bardzo mi się podoba, że tak zostało to pomyślone. No mamy tutaj temple, mamy nasze tutaj centrum o zabawy przy ognisku. No i zostaje nam tak naprawdę jeszcze printing press. No ale to już w ogóle jest inna para kloszy i karuzela, która wymaga 700 punktów. A do tego, no to cóż, jeszcze trochę. O, tu już prawie jest, mamy zbudowany pomnik, więc bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Niech to budują, niech to budują. O, i mamy magazyn, który ma 1000 przechowywania, więc też jest spoko. Bardzo mi się podoba. Tutaj czekamy, tu zebrane, tu zebrane. Tu jagody, jak widzicie, ciągle gdzieś tam jakieś pojedyncze odrastają, więc ja sobie to wyznaczam do zbierania oczywiście. Po co mają tak leżeć odłogiem, trzeba się nimi zaopiekować. Zawsze to jakiś bonus żywieniowy. A tutaj, no cóż, wyzbieraliśmy tyle, co wyzbieraliśmy. Tutaj większego ruchu nie ma na jagódkach, więc na razie spokojny biznes. Grill potato, mamy dużo marchewek, bardzo mi to cieszy. Wywalmy to pole, bo jest nierówne, nie podoba mi się takie. Proszę to zlikwidować. To też mogę zlikwidować? Mogę. Tak, destroy, oczywiście, że destroy. Miałem tu docelowo zrobić mechanizmy, ale stwierdziłem nie. Jednak to niech będzie to. A te mechanizmy, opatrz, i mamy to. Kurczę, jak to fajnie wygląda. Jak mi się to podoba. Ojej, dobra. Ja się jak Grismicha to może nie, ale ten printing press, pressy i tym podobne wszystkie rzeczy, które mam tutaj. Gear Workshop to jest paper mill, który ode mnie wymaga. A tu jest, kurczę, gdzieś tutaj coś było. Carpenter, nie. Printing press, to jest to, to wymaga ode mnie i ma to ode mnie wymaga aż 150, kurczę, a ile mi daje jeden? Daje mi 290, no to ta printing press chyba damy gdzieś tutaj w takim razie. Niech tutaj zbudują. No i tutaj zrobimy, albo nie tak blisko, nie tak blisko, nie tak blisko, bo my sobie tu zrobimy jeszcze inaczej. Ale to na spokojnie postawimy jakoś tak, o, w takim to klimacie. Chyba, że... Nie, dobra, niech tak będzie jak teraz. I niech to powoli, powoli buduję. Dużo logów pójdzie nam, bo jak widzimy, mamy logów 140 już. No ale to może i lepiej, dzięki temu wytną nam tutaj, bo tego jest dużo. O, i tu już nam obsiewają te pola. Bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. I niech tutaj wytną te drzewa. Drzewkę, to będę mega, mega, mega zadowolony. A póki co... No nic, moi drodzy, tutaj przyspieszamy zdecydowanie, bo tutaj cały czas, kurczę, jak widzę te tłumy. O, i mamy to, mamy to. Labrador Monument, Satisfies o Eve. A to jest nasze Eve. Słuchajcie, mamy to. Eve poziomu pierwszego, czyli za Monument mamy. Poziom dziewiąty, dobrze, dobrze. Zastanawiam się, co do tego komfortu. Czy komfort to jest tutaj? Poziom Monumenci, Decoration, chyba to będzie komfort. Estetyka, nie, to jest estetyka, a komfort? A wiecie co, w sumie mógłbym już na tych domkach dać takie daszki. Da się to obrócić? Oczywiście, że się da. Postawmy już te dachy, żeby to jakieś efektywnie brzmiało. Komfort, nie wiem czy to jest estetyka, czy coś daje komfort. To jest dobre pytanie. Chciałbym komfort wbić na full. Czy to jest może... A może jest to? Czy domy jednak będą robić nam komfort? Czy tutaj pasowałoby osiedle kolejne zrobić? Trzeci rząd. Kurczę, a ja tutaj mam farmę akurat. No i teraz bądź mądry, pisz wiersze. Gdzie tu do kolejnego osiedla budować, nie? Dobrze, bo chyba tutaj trzeba będzie takie osiedle zbudować. Domków. A zróbmy to teraz w takim układzie. O. I tu puścimy ścieżkę tędy. Zobaczymy te logi, tutaj ten magazyn logów można by przerzucać tutaj. Czyli tego się byśmy pozbyli. Zobaczymy. Na razie budujemy. 98, kurczę, no to trzeba zdecydowanie ten komfort podnieść. I mamy social life. 70 na 98 też pasowałoby jeszcze więcej tych zrobić ognisk. No czemu nie, czemu nie, czemu nie, to pewnie tak zrobię. Tylko jeszcze zrobię sobie kolejny zbieracza. O, tutaj zrobimy takiego, i żeby tutaj wzbierał te jagody, bo te jagody ewidentnie odrastają. One odrastają, jak widać, i nawet tutaj faktycznie to widzę. Nie miałem tego, a tutaj to odrasta. No, spoko. Tutaj dziwnie, bo tutaj na mnie budują. Nie chcą tego zbudować, więc nie to, nie. Łaski, bzy.
damy sobie radę bez tego. A tutaj sobie mogę, fajnie, że mogę sobie wybrać, jaki rodzaj drzew ma być sadzone. Też przyjazne, też bardzo fajne. Dobrze, ogarniamy. No, póki co tego nie są wyciąć, najgorzej. Dobra, skoro tak, czyli mamy teraz tutaj Grismith, ale to sobie pewnie zbuduję już na spokojnie, tylko to chciałbym koła wodne. Koła wodne, które tutaj mam. W taki sposób, no niestety od Bilgera za daleko. Jest zablokowane, ale tu mógłbym zrobić. Tu mamy za daleko. Trzeba będzie Bilgera, tylko niech wytną te drzewa. Tutaj ich sądzę, że tutaj będę miał tego budowniczego sobie postawić z drugiej strony. Na razie robimy wycinkę taką całkowitą. Proszę to wycinać i zabierać. I zabierać więcej, więcej, więcej jeszcze tego zabierać. Logów mamy coraz mniej. Nawet dobrze, bo dzięki temu mogę, mam miejsce na wyciągnięcie tego. No i tak się oto nasza osada rozwija. No powiem wam, jestem zadowolony. Monument kolejny będzie mi kosztował 2,5 tysiąca, no to jest mega dużo. Ostatni 8 tysięcy. Jeszcze power input musi mieć. O, ale co to będzie w ogóle, swoją drogą? Nie wiem. Tribute of Ingenuity, Flame of Progress. No to mega będzie. No powiem wam, jestem ogromnie ciekawy. I 400 logów, a tu aż 600 i 200 planków. A tu są deski. O, to już będzie nas więcej kosztować. Zdecydowanie więcej. Nie ma litości. No ale dobrze, to może i lepiej, bo tutaj faktycznie ta produkcja musi cały czas być. Nie może tego zostawać. I z jedzeniem gry po tej to mamy, kurczę, no i właśnie jest to, że tego jedzenia coraz mniej, jest dużo mało, takie są skoki. Ciężko to jakoś ogarnąć, bo jak widzimy tutaj z tym jedzeniem różnie bywa. Niby ziemniaczki są, ale ich nie ma. Niby jedzenie jest, ale go nie ma za chwilę. No i tak to się odbywa. Wody za to cały czas mamy stałą liczbę, więc to jest spoko. Więc tego tutaj się nic tu w tym temacie się nie zmienia. Tutaj wystawiam, dobra, wyzbieraj nam te jagodki, wyzbieraj co tu jest i niech się dzieje, co ma się dziać. Innego wyjścia nie ma. Dobra, przyspieszamy. Zrobiłem sobie takie coś. Tutaj u góry jest domek. Pod spodem też także jest domek. Tutaj widać właśnie w taki sposób i oni mają przejście pod właśnie takim sposobem. Czyli mają przejście tutaj pod spodem i całkiem nawet fajnie to wygląda. Chciałbym to zostawić w taki sposób jak jest, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy mogę zbudować kładkę na kładce? Kładkę na kładce okazuje się nie mogę. Musiałbym do tego używać scaffoldów, ale po scaffoldach z tego co wiem, po pierwsze nie wolno przychodzić, a po drugie pod scaffoldami także nie da się przychodzić, więc no to jest full. Tego nie idzie już inaczej zbudować. Chyba że mógłbym ewentualnie jeszcze zrobić pięterko w inny sposób. Mianowicie zbudować domek jeszcze 3 do góry. Da się, słuchajcie, da się to zrobić, ale tak, drzwi byłyby złej strony, trzeba by wszystkie domki w tym kierunku, bo o co chodzi, już wam tłumaczę, o to chodzi, że tutaj musi być oczywiście wejście do góry, czyli tu podwójny scaffold musi wejść, bo to jest swoją drogą, można zrobić taki eksperyment, jak wysoko można zbudować dany budynek względem, tutaj nie jest scaffold, tylko to drugie, to. Czyli co, wywalamy i tutaj robimy kładkę na wejście. No takiego wieżowca to ja chyba jeszcze tutaj nie miałem, ale ciekaw jestem, czy faktycznie da się tutaj. Aha, tu się nie będzie dało tego, a dobra, wiecie co, nie, jednak się mija to z celem, żeby tak to budować, bo to jest, psuje mi frajdy z tego wyglądu. To co teraz jest według mnie jest w porządku, jest to niech zostanie jak teraz jak jest. Tutaj wywalam te domy, bo jednak tutaj odpadnę to. A tutaj oczywiście, oczywiście niezmiennie postawimy dach na tym. I to będzie na tip-top, będzie cacy. Nie wiem jak to z mieszkalnością tego. Bo patrząc tutaj mamy 188 na 74. Czy tak by mi brakowało 20 mieszkań? 30 mieszkań? Może jakoś tak by to wychodziło. A tych mieszkań aż tyle brakuje. Nie wiem, byłoby to dosyć niepokojące, no ale patrząc po tym jak ta osada jest wielka, to może, bo w danym domku się mieści dwa buberki, dwa i ewentualnie jedno dziecko z tego co tutaj sobie wyczytałem. Tak, dwoje dorosłych, jedno dziecko, więc no, może tak być, bo mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 razy 2, 12 razy 2 to jest 24, 26, 28, 32, 34, 36 razy 2,
O, to jest 60, no faktycznie to będzie 74. O, dobra, czyli może faktycznie być tak, że się nie mieścimy, bo oni teraz śpią na tych matach, biedaki. O, wszystko jasne. Dlatego ten komfort nam mamy taki słaby, no co bym poziomie 85, to jest mega słabo. Do tego social life też pasowałoby też tutaj podnieść. No ale póki co tak, czekam na tą wycinkę tutaj jak opętany. Z jedzeniem jest lepiej, gry po tej tu mamy spoko, no ale tak jak powiedziałem, jak mamy zbiory, to jest spoko. A jak się trafia w momencie, kiedy wszystkie zbiory są w jednym czasie, no to już jest gorzej, bo to już zdecydowanie nie wyrabiamy. No i jest po prostu głodówka, no ale to jest, szybko się ogarniają i wtedy jest w porządku. Natomiast tutaj, czekamy jeszcze, czeka nas tutaj podłączenie pod to, więc będzie całkiem przyjemnie pod naszą papiernię. Zobaczymy, czy papiernia będzie coś jeszcze lepiej. Ogólnie nasz cel jest, żeby wbić na poziom 11. Czy się uda? To się zobaczy. Póki co chcę wbić na pewno na pomnik, ten wyższy monument, ten za 8000. To jest mój cel do końca sezonu. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale karuzelę już sobie odblokowuję. Natomiast samą karuzelę jest mega fajna, ale wymaga energii, więc karuzelę sobie to zrobię tutaj, tak. Ale samą karuzelę postawię sobie już w kolejnym odcinku. Natomiast jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Pamiętajcie o niku do swoich boberka. Mamy 107 boberków, no dobra, niech będzie 90 boberków, których możecie dawać niki. Ale zwróćcie uwagę, że boberki się starzeją i także znikają, więc nie ma nic wiecznego. I w sumie to jest nawet fajne. Więc jeszcze raz ogromne dzięki, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o tych łapkach, o subskrypcji i o polecaniu. Pamiętajcie o whiteliście i o tutaj, żeby pamiętać o tej grze, bo ta gra, powiem wam, naprawdę się świetnie zapowiada. W tym etapie, co teraz mamy, sami widzicie, że naprawdę jest świetnie przygotowana. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was w stanie. Hej, hej!